Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już siódmy odcinek naszego quizu. Czas rozpocząć kolejną odsłonę naszej zabawy w tym dość wyjątkowym odcinku, ponieważ po raz pierwszy mamy dwóch nowych gości po tym, kiedy Przemek ograł trzech kolejnych przeciwników. Tym razem są ze mną przede wszystkim Michał Gołąb-Gołębiowski. Cześć, Michał. Bardzo dobry. A w zasadzie to cześć, Gołąb, ponieważ wiem, że taką formę wolisz. Gołębia możecie znać przede wszystkim jako autora bardzo znanej gry Destinies, a także, w zasadzie to współautora, a także współautora bardzo nahypowanej nowości, która jeszcze tą nowością nie jest, a dopiero będzie, czyli Horror on the Orient Express. Z mojego punktu widzenia również to wygląda bardzo ciekawie. Gołąb, byłeś na Gen Conie. Co możesz powiedzieć a propos tej gry? To jest oparte o kampanię Call of Cthulhu Horror w Orient Expressie. Jest zrobione przez Adama Kwapińskiego i przeze mnie. I łączy w dużej części co najlepsze z naszych obu designów. Czyli z Adama szerokość i imersja z mojej, duże wysprzątanie i drobne detale. I prawie niczego z naszych najgorszych stron, więc jest przyjazna graczom gra, która rzeczywiście ma dużą złożoność decyzyjną i pełną kooperację. Ale krótko. Super, to było naprawdę krótko i no i oczywiście muszę też przedstawić drugiego gościa, czyli Tomka Pamrowa, który tutaj odnotował siebie jako dowódca planszowych sucharów, ale również jest organizatorem planszowej gry roku. Cześć, Tomek. Cześć, cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie. Chciałem powiedzieć a propos planszowej gry roku, że Gołąb jest jej współlaureatem właśnie za Destiny, za najlepszą grę tematyczną. Rzeczywiście, warto to odnotować. Tomek, to może nam powiesz przy okazji, skoro już ty jesteś, kto wygra w tym roku? Ale którą kategorię, Bartku? No tak, zapomniałem, że nie ma głównych. Chodziło mi o główną, ale no to dajmy na to ekspercką, tą, która najbardziej interesuje pewnie większość naszych widzów. Tutaj mam wrażenie, że nie będzie lekko. Znaczy ja w ogóle chciałem jeszcze zaznaczyć, że ja tym razem nie biorę udziału w głosowaniu, natomiast jestem cały czas w komitecie organizacyjnym i mam w związku z tym dużo różnych innych zajęć. Natomiast tutaj w Eksperckiej mamy bardzo zaciętą czołówkę. Są znane tytuły jak Ark Nova, jak Woodcraft, jak Dominant Species, które jest niby stare, ale nowe i tak naprawdę już widać po różnych forach, po grupach, że ta gra też bardzo mocno weszła w rynek, na stoły tych bardziej zaawansowanych graczy. No to są takie pierwsze z brzegu, które mi przychodzą do głowy, natomiast już nie raz widzieliśmy niespodzianki w planszowej grze roku, choćby jedną z nich był na przykład to, że Azul nie wygrał planszowej gry roku i zresztą przegrał z Brzdękiem i to zobaczymy, co się będzie działo. Tak, tak. No tutaj mamy jeszcze parę gier, które teraz... Jak często gracie w Azula, jak często gracie w Brzdęka teraz, po latach? No to ja tak, ja w Brzdęka w ostatnich dwóch miesiącach grałem ze 20-30 razy, bo po prostu moi synowie mega polubili tę grę i super się z nimi gra. W Azula grałem raz ostatnio, ale to jest taki, powiedzmy, dosyć stały punkt programu w jakichś moich casualowych grupach. Jakby obie gry się mocno trzymają. Natomiast Brzdęk, no żeby dłużej się utrzymał, no to potrzebne są dodatki, których mam całą szafę i są super, mega duże zróżnicowanie zapewniają i no i serio, no już mam ponad 30 partii spokojnie i wygląda na to, że jeszcze wiele przede mną. Ja grałem w tym roku kilka razy w Brzdęka i kilka razy w Azula, jeśli licząc całą serię w tego pierwszego, to może raz, więc obie serie cały czas mocne i mocne również na mojej półce. No dobrze, ale tak naprawdę to ja tu jestem od zadawania pytań. O nie. Więc zaraz te pytania zacznę wam zadawać, ale najpierw tobie, drogi widzu, zadam pytanie, czy subskrybujesz nasz kanał? Oczywiście to, co mówią youtuberzy, czyli proszę subskrybować, ponieważ cały czas kilkukrotnie więcej widzów nas ogląda niż subskrybuje, co może dobrze świadczyć o naszych filmach albo źle świadczyć o naszych... Nie. Dobrze świadczy o filmach, bardzo są tak dobre, że tu klikaj... Nie wiem, co zrobię. Chodzi o to, że jeszcze...
wiele, szerokie perspektywy przed wami na pewno. Szklany sufit jeszcze wysoko. Dziękuję za uratowanie mojego zapędzenia się w kozi róg. Tymczasem czas rozpocząć zmierzenie wiedzy naszych uczestników. Rozpoczynamy nasz quiz i pierwszą konkurencją będzie, tak jak dotychczas, kółko i krzyżyk. Kontynuujemy pierwszą rundę właśnie w ten sposób. To, co widzicie tutaj, zasady nie zmieniły się od poprzedniego odcinka, czyli wygrywa ten, kto złoży więcej linii. Linia składa się z trzech punktów, które sąsiadują koło siebie, czyli jeśli ktoś złoży linię z czterech, no to wtedy można na tym położyć dwie linie składające się z trzech, ponieważ każdy punkt można wykorzystać dowolną liczbę razy. Mamy na środku takie ciekawe pole, które, aby wypełnić, trzeba wybrać sobie dowolne trzy cechy spośród wszystkich ośmiu, które widzicie w opisie, i powiedzieć, jaka gra spełnia te trzy cechy, i wtedy można zgadywać środek. I oczywiście najpierw mówimy, które pole zgadujemy, i podajemy grę. W przypadku pudła kolejkę przejmuje przeciwnik. Zawsze sytuacja wyglądała w ten sposób, że rozpoczynał nowy gość, ale że gości mamy tutaj dwóch nowych, to po prostu myślę, że rozpoczniemy alfabetycznie. Gołąb, możesz rozpocząć zabawę. Dla porządku przypomnę, że Rainer Knizia to absolutnie ulubiony autor Tomka. No tak się stało, więc Bartek tutaj być może specjalnie tak zrobił i chciał podchwytliwie. Zupełnym przypadkiem tutaj tak Rainer się znalazł. Akurat, no wiecie, no, co to za korzyść, kiedy ulubionym autorem jest totalnie najpopularniejszy autor, który stworzył najwięcej gier. Tak, to jak muzykę pop słuchać, nie? Tylko. No dobrze, to ja czekam na gołębia. To myślę. Ja poproszę Rainera Knizię w dziale dwuosobowe. Proszę. Uważam, bardzo, że taką grą jest Lost Cities pojedynek. Jak najbardziej. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Grywam. Dobra. No to ja poproszę to środkowe pole, skoro jest najlepsze ze wszystkich, i chciałbym trzy kategorie do niego dopasować. Rainer Knizia, dwuosobowa, Carcassonne, czyli zamek. To ja na to zdecydowanie powiem, jak jedziemy po skosie, to poproszę dzieci z Carcassonne w dziale gra dla dzieci Carcassonne. Proszę, proszę bardzo, to w zasadzie trzeba było dodać tylko jedną literę. Samodefiniująca się kategoria. To Tomek. Dobrze, w takim razie ja poproszę, to już będziemy z tym Carcassonne jechać, to proszę bardzo. Carcassonne i kosmos, no to jest Carcassonne Star Wars. I przykrzyknik oznacza, że to jest jedyna taka gra, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Gra dla dzieci, cena powyżej 200 zł. Od razu dodam, zanim powiesz. Dla nas liczy się cena detaliczna. Dla nas liczy się cena, która jest na planszeo. Nie sugerowana cena detaliczna. I taka prawdziwa, że się płaci, a nie, że ktoś oszukuje. Taka prawdziwa. To więcej najniższa. Więc to jest najniższa cena internetowa powyżej 200 zł. Więc po prostu wchodzimy na planszeo, weryfikujemy, czy tam cena jest odpowiednia. Jeśli gra jest niedostępna, to są jeszcze ceny historyczne, ale planszeo ma dopiero 2 lata z hakiem. Więc jeśli gra nie była dostępna przez ostatnie 2 lata, to jej w ogóle na planszeo nie będzie. W przypadku niedostępności będę sprawdzał ceny historyczne. Oczywiście w takim razie gra dla dzieci Lucrum Games. Pierniczki. Oczywiście. Wszystko jest tańsze niż 200 zł, jak się wejdzie na plaszę. No oprócz tych paru, co nie są. I nie są dla dzieci. Na pewno jest coś dla dzieci powyżej 200. Ja znalazłem 3 tytuły. Ciężka sprawa. Mogę spróbować? Pierniczki. A, jeszcze oczywiście. Pierniczki. Natomiast przed szukaniem jeden znalazłem z głowy, więc jest to odpowiadalne. Jasne. To ja poproszę Rainer Knizia i gra dla dzieci, i powiedziałbym myszki w opałach. Nie. Znaczy tak. Oczywiście.
I to nawet można by jeszcze powiedzieć Lucrum Games i do środka dać, ale już można. Zajęte. Gołąb, twoja kolej. Tutaj Tomek cię już naprawdę poważnie zaszachował. O, jest bardzo wyraźnie. Szukam czegoś w kosmosie powyżej 200 zł. Czyli jeżeli uznajemy, że gra tylko ze wszystkimi dodatkami. Nie, 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 chodzi nie. o podstawkę. W ogóle chodzi o podstawkę, gramy na gry podstawowe, w ogóle dodatki się nie liczą. To poproszę Carcassonne dwuosobowe, Hunters and Gatherers. Wydaje mi się, że to jest pudło, ale zweryfikuję. Hunters and Gatherers, bo to nie jest to samo, co z tym mamutem, co wyszło ostatnio. Łowcy i zbieracze? Nie, to jest Łowcy i zbieracze. To jest Łowcy i zbieracze. I tak to, bym przetłumaczył na polski. Z takim wulkanem, z wulkanami jakimiś i menhirami. To Gołąb, ja mam dla ciebie coś specjalnego przygotowałem na tę okazję. Uważaj. Ty już wiedziałeś wcześniej, że nie trafię. Nie no, jednej odpowiedzi musiałeś nie trafić. Myślę, że zamiast uwierzyć, że ja cały wieczór będę miał pasmo sukcesów. Nie no, bo inaczej to by znaczyło, że nie mogę wierzyć w swój sukces, a jednak wiesz, w siebie trzeba próbować. Okej, okay. To co, teraz ja jestem? Tak, teraz Tomek, przyjmujesz. Dobrze, to ja poproszę kosmos powyżej 200 zł i to będzie Star Wars Rebellia. To jest poprawna odpowiedź, bo Star Wars Rebellia kosztuje przynajmniej 387 zł. A wszyscy mówią, że i tak trzeba kupić dodatek, więc to już się w 500 zł zamyka pewnie. I mamy również pierwszą linię. Czy te krzyżyki już nie grają? Dobre pytanie. Niestety grają. O nie, to przecież ja przegram 40 do zera. Po prostu układaj swoje kółka. Niewydane gry są ok, ale zapowiedziane oficjalnie? Tak, zaliczamy. To poproszę Rainer Knizia w kosmosie mlem. Zgadza się. Myślałem o tym, ale nie pamiętałem tytułu. Niestety, to nie jest taki prosty do zapamiętania. Ładna blokada. Jest, przegram tylko do kilku. Zaraz się odegram. Dwuosobowa, cena powyżej 200 zł. I to będzie Bitwa Pięciu Armii. Szybki czek. Bitwa Pięciu Armii jest niedostępna, ale sprawdzam najtańszą cenę historyczną. 267 zł. To jest niestety druga linia. Mimo wszystko nie ja do końca mi się podoba, że Gołąb więcej Knicji odgadł ode mnie na razie. Tak, ja bym chciał w takim razie grę dla dzieci powyżej 200 zł zaszaleć. I moim zdaniem Wonderbook, to w Polsce się nazywa chyba Księga Cudów, taka rozkładana, takie drzewo kolorowe. Z wielkim drzewem. Dobrze, 205. 205, udało się. Lata oglądania gier, na które mnie nie stać, się wreszcie opłaciły. Ale to nie ten kolor, ja tu poproszę takie O, a nie takie X. A rzeczywiście, tak. Wiem, że przyzwyczailiśmy, że to Tomek zdobywa. Ale pora zatrzymać ten proces. No to ja tak, mógłbym pójść w morze Carcassonne, żeby tutaj gamersko blokować, ale pójdę w stronę urażonej ambicji i będę chciał wyrównać wynik u Rainera Knizii. Więc morze i Rainer Knizia to będzie samuraj, w którym jest Japonia i można też statki wystawiać koło wysp, a nie tylko samurajów, nie tylko na wyspach. To właśnie a propos samuraja, właśnie dzisiaj wrzuciłem, czyli wy to oglądacie trochę później, wrzuciłem takiego posta na planszowe suchary, jakaś pani Izabella sprzedawała samuraja za 500 zł. I co prawda był drugi na OLX-ie za 150, taki sam, natomiast uzasadniła to, że na ten czas jest niedostępna ta gra. I na ten czas wojski próg chwycił i uniedostępnił grę. Jak ten za 150 zł zniknie? No to totalnie. Gołąb. Powoli wyczerpują mi się pomysły, niestety. O, wiem. Poproszę Lucrum Games w kosmosie, poproszę Brzdęk w kosmosie. Tak się to robi. Dobrze, dzisiaj tak. Padł Brzdęk, jest napisane kosmos, zbieram łatwe, nie dające żadnych punktów kółka. No tak, ale tutaj masz potencjał. Akurat ja nie mam pomysłu na razie na Lucrum Games i dwuosobową. Jakbym miał, to bym tam poszedł. A, widzisz, bo ten, ja też akurat stosunkowo mało gram w takie stricte dwuosobówki, więc też mniej mi się zostały w głowie. W każdym razie ja spróbuję pójść w Carcassonne i morze. Jest taka wersja Carcassonne, nazywa się South Seas. Była swego czasu w sklepach w Polsce w wersji skandynawskiej, ale jest po szwedzku, duńsku, fińsku i
norwesku, ale na szczęście w internecie też była instrukcja. Bardzo, bardzo fajna wersja Carcassonne. To jest moja druga ulubiona po zamku. Polecam, o wiele bardziej polecam te w ogóle pojedyncze wersje Carcassonne niż wpychania 6 dodatków do podstawowej wersji, co tworzy z niej dwugodzinną grę, w której trudno się nie stać sennym. Poletem jest super wariant do Carcassonne'a. Gra się kończy natychmiast, gdy ktoś zdobędzie 50 punktów. I wtedy rozliczamy całą resztę, tak jakby się skończył worek. Ciekawe, ciekawe. Nie słyszałem o takim. Zupełnie zmienia to strategię i dynamikę i wtedy 200 dodatków nie przeszkadza, w sensie... Tak, zgadza się. No to... To jest bardzo ciekawy pomysł. Jak mówimy o cenach, to jeszcze raz mówimy o najniższej dostępnej cenie, a nie o... Najniższej dostępnej, chyba że... popularna. Bo trochę mnie korczy jakiś Seafall w morzu, ale on tam spadł w pewnym momencie, tam po 19 go widziałem, więc może być, że to już... Po 19, ja po 50, ale 19 to bym wziął nawet. Ja teraz chwilkę pomyślę, bo chyba nie znam dwuosobowego Carcassonne'a poza zamkiem, wydaje mi się. Właśnie nie wiem, czy trochę tak niechcący wykluczyłem tego pola z gry. Ale tam nie ma wykrzyknika, więc Bartek twierdzi, że jest więcej tego. Dobra, ja mi przyszedł jeden do głowy, ale nie wiem, czy on jest dwuosobowy, może tam strzelić, spróbuję. To chyba, że chcesz podpowiedź, Gołąb. Mogę ci podpowiedzieć, co masz powiedzieć w dwuosobowym zamku, tylko to ci nic nie daje tam to pole. Nie ma podpowiadania. Blokuje ci przedłużanie takie po skosie, że masz więcej po skosie tego samego. Ale chyba przedłużanie to nie daje punktów, nie? No Bartek mówił, że wszystko, to jedziemy. No, niestety, no, to, niestety daje. Miał niestety cały skos, tak to mam 3 punkty? Tak. No, wow. Jeszcze nikt nigdy całego skosu nie zrobił. Dużo więcej warte niż się spodziewałem na początku gry. Nie do końca. Nie do końca. Ono leży tylko po przekątnych, więc to takie jest... Ono nie jest warte najwięcej. No właśnie, bo nie ma poziomych, tak jak w przeciwieństwie do tego 3x3. On leży na 2 liniach tylko, a inne leżą na 4. No na 6 liniach leży. A, no dobra. Zależy jak liczyć. Rozumiem, tak. Co ci chodzi. To nie szkodzi. Mam pomysł strasznie naciągany, ale kto mi zabroni? Może cena powyżej 200 zł? Uśpieni bogowie to jest. Wszystkie to jest poprawna odpowiedź. Uśpieni bogowie kosztują 269 zł. Duże pudło. I bardzo ładne. W moim stylu to tak. No dobra. Zostało już wam najtrudniejsze okienka. No trzeba próbować. Wydaje mi, znaczy spróbuję strzelić to Carcassonne dwuosobowe, które nie jest zamkiem. I jest taka wersja Carcassonne, która się nazywa The City. Jest to... taki mi się mur. Wydaje, że to... Tak, ja wiem o co chodzi. Taki drewniany się, mur pudło... się ustawia. Pudło, sprawdź, oczywiście. Nie jestem pewien. Od 2 do 4 graczy. Okej, okay. No to proszę, Gołąb. Także Gołąb. Jeszcze w teorii jeszcze możesz wygrać. Wow, łatwo. Lukrum dwuosobowy by wypadało trafić i dobra jest. Tak, jest tak, bliżej. Tak. I jeszcze tylko lukrum z morzem i masz 2 punkty. I patrz, to wygląda na to, że lukrum wydało więcej niż jedną dwuosobówkę. Tak się im zdarzyło. Czy jakieś, chciałbym zaryzykować jakieś odchłanie po prostu głębi mojej głowy, czy jakieś ptakostki? To jest pytanie czy odpowiedź? Zgłaszam lukrum dwuosobowe ptakostki. Ptakostki to nie jest gra od lukrum. Ale za to pewnie nie jest dwuosobowa jeszcze tutaj. A czy są dwuosobowe, to zaraz sprawdzę. No więc od 2 do 5 graczy. A ptakostki... No nie tak jak w Familiadzie, takie duże X-y na boku. Wydało wydawnictwo Hobbity. A no to prawie wszystko jest okej. Okay. Dobrze, to teraz ja muszę coś się zastanowić. W ogóle Bartku, czy zdarzało się tak, że żałośni uczestnicy nie wypełnili całego diagramu kółka i krzyżyk? Czy zdarzało się, nie, to jest zupełnie możliwe. To jest zupełnie możliwe. Jasne. Wypełniliście z 17 pól 14, więc nie ma się czego wstydzić. Spoko, jeszcze dajmy sobie kilka szans. Ale też nie będziemy tego chyba ciągnąć w nieskończoność, nie? Nie będziemy. Zaraz skończymy, jeśli jeszcze. Jak macie pomysły, to strzelamy. Jak już nie macie pomysłów, to przechodzimy dalej. Dobra, ja jeszcze chwileczkę chciałbym się zastanowić. Ja mam takie powoli naciągane rewiry, jestem gotów ruszać. Dobra, to chwileczkę. No mam.
Mam Morze i Lucrum Games. To jedna z tych gier w kształcie gumy do rzucia, czyli Rum. W którym jak najbardziej. Butelki się zbiera wyrzucone na plażę i z później coś się zimie robi, nie pamiętam. Tam chciałem ruszać z jakimś brzdękiem Legacy, gdzie widać tam taki na dole kawałek morza, ale to widzę, że nie. No to jest. A dodatki się liczą, Bartku, czy nie? W tym okienku można by zaliczyć dodatek, ponieważ są dwie gry podstawowe, ale ze względu na trudność tego okienka. Ja bym jeszcze chciał spróbować. Czy może choinka była od Lucrum Games i jest dwuosobowa? Nie jest dwuosobowa i chyba nie jest od Lucrum. Może zacząć zgadywać gry, które faktycznie grałem. To chyba Focus choinka, Games było. Choinka jest od naszej księgarni, jest od 2 do 4 graczy. To w ogóle. Dobra, to zróbmy teraz tak. Ja zarzucę wam podpowiedź, ale żeby było sprawiedliwie, to kończymy z kolejką i kto zgadnie pierwszy, ten po prostu mówi, że ja już wiem. Są dwie gry dwuosobowe od Lucrum. Jedna wydana, druga niewydana. Jedna wydana w roku 2018, mała, z klimatem, to może jeszcze nie powiem jakim, a druga zapowiedziana na zeszły rok, przesunięta na bieżący. Nie wiem, czy nie będzie dalej przesunięta. Jedna jest o miłości, a druga z klimatem wschodnim. O, chyba... nie wiem, czy widać w kamerze, podnieś rękę. Tak, proszę, nie, proszę. Nie widzę. Czy Fog of Love tam wpada? Tak. Brawo, brawo. Dokładnie o, tak. Dwa punkty naraz trzasnąłeś. Wow, co za gamerski ruch. Tak więc 3-2. I od razu wam powiem, nie będziemy się bawili w podpowiedzi do ostatniego okienka, ponieważ... Podpowiedzią jest Carcassonne Duel, to się nazywa. Podpowiedzią jest... Nie Carcassonne Duel, ale jesteś blisko. Znaczy, tutaj oczywiście miał być zamek, tak? No Tomek go zużył na środeczek i gra nie tyle padła, co Carcassonne für zwei, to pewnie mało kto taki tytuł kojarzy. No nie, ale, to niestety. Tomek gratuluje zwycięstwa 3-2, ale jeszcze... A czy to jest, ciekawie, przepraszam, to... kategoria generalna? To jest, czy, przepraszam, kategoria w sensie klasyfikacja taka generalna ze sumy punktów, czy to są osobne konkurencje? W klasyfikacji generalnej prowadzisz 1-0, ponieważ wygrywa ten, kto wygra większą liczbę. Wszystko jasne. Tak więc liczba małych punktów nie ma żadnego znaczenia, jest tylko i wyłącznie ciekawostką, a teraz możecie jeszcze zobaczyć, jakie tam ciekawe gry były w różnych kategoriach. Jak widzicie, niektóre łatwe, niektóre trudne. A Rainer Knizia i Kosmos to nawet mnie zaskoczyliście, bo przegapiłem mlem pomimo researchu. Kosmiczni Piraci tę kojarzę, ale to nie jest najlepsza gra Rainera Knizi. Nie grałem w nią, co prawda, ale tak trochę czytałem, bo gdzieś tam pojawiała się w jakichś różnych promocjach i w ogóle. No tak, dwuosobówki Knizi, no to jest cała wielka grupa, więc to można by tutaj z 15 gier pewnie tak z 10 z głowy pewnie byśmy dali radę. Tak. Te Tajne Agentki są tą drugą grą, o którą wam podpowiadałem. Ale ciekawe, właśnie... jak mało w ogóle faktycznie trafiliśmy oryginalnych odpowiedzi, w sensie z wyjątkiem Wykrzyknika. No ale Brzdęk w Kosmosie jest. No jest Brzdęk w Kosmosie, są Dzieci z Carcassonne. Jest Rebelia. Jest South Seas, Zamek. No, tak, troszkę jest. No i Fog of Love, to sam by trafiłeś. Tak. I tutaj jak widać jest powyżej, może i powyżej 200 zł, jak widać tutaj nie brakuje pozycji. No dobra, tak. Ale mamy 1-0. Nie planowaliśmy tego w trakcie nagrania, ale filmik wyszedł na tyle długi, że postanowiliśmy puścić go w częściach. Po pierwsze, żebyście wy nie musieli zbyt długo czekać na kolejną część. Po drugie, żebyśmy my mogli też robić wiele innych rzeczy, bo oczywiście zadań nie brakuje. Natomiast oczywiście spodziewajcie się kontynuacji. Ten odcinek będzie kontynuowany, żeby dowiedzieć się, kto wygra. Wiecie, co macie zrobić. Musicie oczywiście kliknąć subskrypcję, żeby kolejna część wam wyskoczyła. Bo tylko w ten sposób się dowiecie, czy Tomek dowiezie zwycięstwo, czy może Gołąb
zdoła się odegrać. Kolejnego odcinka możecie spodziewać się no, za jakieś wkrótce. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!